Zanim zacznę właściwą część, chciałbym zadać pytanie do publiczności, ale do tego potrzebuję zrobić pewną rzecz. Chciałbym, żebyśmy się podzielili na lewą i prawą stronę publiczności i potrzebuję jedną osobę z lewej strony publiczności i jedną osobę z prawej strony publiczności. Nie wiem, czy jakiś ochotnik, czy po prostu kogoś złapać tylko na wzrok. Do odpowiedzenia na jedno pytanie, jedno bardzo proste pytanie będzie. Ale będzie trzeba skonfrontować. Chodź. Ustalamy, że jesteś po prawej stronie publiczności. Po mojej, powiedzmy mojej prawej, tak? Ode mnie liczymy. I po lewej stronie, Chwaczu, proszę. Okej. Zasady są następujące. Jako reprezentanci w dwójkę, jeżeli znacie odpowiedź na pytanie, spróbujcie podnieść rękę albo cokolwiek dać znać, ja wyznaczę, która strona jest. Jest pytanie wystarczająco proste, że prawdopodobnie obydwoje podniesiecie rękę bardzo szybko, jednakże pytanie, jednakże odpowiedź, chciałbym, żebyście chociaż przez chwilę skonfrontowali i powiedzieli jak najbardziej precyzyjną, jaką tylko możecie. Dobrze? Okej. Pytanie do publiczności. Co to jest? Enkapsulacja. Patrz na swoją stronę. Ktoś tam się zgłaszał ciebie, tobie. Ale to jest. Aha, przepraszam. Zamieniliście się, przepraszam. Jakkolwiek. Super. Chwaczu, ja przepraszam, że nie podałem mikrofonu, ale... Polega na zabezpieczeniu danych tak, żeby nie można było się dostać z niższego poziomu, które przewróciliśmy. Mogę jeden? A czym się różni hermetyzacja? Enkapsulacja jest formą hermetyzacji. Nie będę mówił dokładnie o szczegółach z tego względu, że definicja, która się używa po angielskiej stronie, po polskiej stronie i w Wikipedii to są trzy różne rzeczy. W każdym razie odpowiedzi obydwie były poprawne. Chodzi o rozdzielenie strefy prywatnej danego obiektu od strony publicznej, tak? I ich metod, które są dostępne publicznie. Okej, możecie już usiąść, bo to było tylko jedno pytanie do was. Jak widzicie na załączonym obrazku, nazywam się Mateusz Badziński, pracuję w firmie Mentax, która jest opiekunem PHP.pl. Zajmuję się obecnie właśnie ligą PHP.pl, która ma za zadanie właściwie pokategoryzowanie nas jako programistów na lepszych, średnich, słabszych, jakkolwiek, w pierwszej kolejności. A w drugiej kolejności ma zadanie po prostu sprawdzić przede wszystkim nas przed samymi sobą, na jakim poziomie jesteśmy, tak? Ogólnie rzecz biorąc, mamy dużo tutaj, z tego co widziałem z wcześniejszych wypowiedzi, z wcześniejszej prelekcji, że mamy środowisko dość podzielone. Jedni tutaj mamy symfonowców, zendowców, ludzi, którzy chcą bardzo pracować na jednak własnych frameworkach. Dlatego Liga PHP jest czymś takim ponad tym. Nie jest czymś takim, który mówi, że ten framework jest najlepszy. Ja chciałbym zaprezentować Państwu, że nie liczy się w jaki sposób, w jakiego frameworka korzystacie, tylko jak Wy myślicie i w jaki sposób składacie te algorytmy, żeby one były jak najszybsze i jak najszybciej wykonywały określone dokładnie zadania. PHP. Duże słowo dla nas wszystkich, dużo rzeczy mamy na myśli, myśląc o PHP, dużo rzeczy jest z tym związane. W związku z tym, że Liga jest jednak konkursem, więc ja postanowiłem tutaj kilka teoretycznych pytań zadać do was i teraz już nie będzie takiego podziału lewa-prawa, tylko jeżeli ktoś będzie chciał coś powiedzieć na jakieś pytanie, to prosiłbym po prostu podnieść rękę i będziemy to jakoś organizować. Okej. Pierwsze pytanie. Co to jest fasada? Okej, czym się charakteryzuje? Może stawiasz coś, powiedzmy, nazwijmy to ścianę, tak, abstrakcyjnie, i przez to komunikujesz się z całą resztą systemu.
Czyli jest swego rodzaju interfejsem, tak? Między różnymi obiektami, a ten unifikuje. Unifikuje w jakiś sposób interfejs. Symfonowcy znają to bardzo z SF Toolbox, tak? Ja w Zendzie nie znalazłem odpowiednika takiego wprost, ale w każdym frameworku jest coś takiego jak Toolbox, tak? Okay, kolejne pytanie. Kiedy powstało PHP? 93. Kiedy powstało PHP? Nie 5.3, 5.2, tylko ogólnie. 96. Byliście bardzo blisko, ale chyba nikt nie trafił. 94 rok, dokładnie wrzesień. Powstały pierwsze implementacje, miały zastąpić języki skryptowe, jakieś tam CGI podobne. A właściwie open source zostało otworzone w 95 roku. Czym są wzorce projektowe? Tu chciałem zwrócić szczególną uwagę, że na partykułę pytającą, tak, w środku, nie pytam się, co to są wzorce projektowe, każdy wie, ale czym są wzorce projektowe w programowaniu akurat deweloperów PHP? Super, tutaj kolega bardzo dobrze odpowiedział. To są właściwie takie wzorce, dzięki którym możemy, wiemy z opisów ich, jakie są ich zalety i jakie są ich wady. I możemy na podstawie swojego problemu, opisu jego całego, wybrać odpowiedni wzorzec i na podstawie tak wad zalet wybrać ten, który jest dla nas optymalny, tak? Te, które zalety się pojawiają, wady ukrywają. Okej. Okay. Jednoznaczna, czy jest jakaś jednoznaczna odpowiedź na to pytanie? Co to jest obiekt? Okej. Okay. Ja sobie zawsze wyobrażałem sobie obiekt jako taką małą niebieską piłeczkę, tak? Bierzesz sobie taką niebieską piłeczkę i wykonujesz na nią metodę potrząśnij, tak? Trzęsiesz i w środku coś dźwięczy, tak? I nie wiemy, jak to jest w sposób skonstruowane, ty tylko wykonujesz metodę potrząśnij, ale dostajesz efekt wręcz nieoczekiwany. Proszę? Nie, masz mówić, że konkretną obiekt. Ja nie mówię o kuleczkach ogólnie, tak? Tylko ja mówię o tym konkretnym. Proszę? Tak. Jakkolwiek. To jest moje wyobrażenie, może nie pomyślałem w taki bardziej ogólny sposób jak wy. Dziękuję w ogóle za... Czym jest PHP? To jest pytanie bardzo właściwie prywatne, intymne, tak? Bo każdy z nas jest tutaj projektą PHP, tak? Deweloperem, jak się nazywacie, tak się nazywacie. Ale czym jest PHP dla was, tak? Przepraszam, nie usłyszałem, ale możesz powtórzyć? Proszę. Bardziej filozoficzne, dlatego pytam, czym jest dla was. Filozoficzne, jak kolega mówi, narzędzie pracy i sposoba na życie. Super. Ja tutaj pozwolę sobie przytoczyć kolejny obraz dewelopera, mój obraz, może się różnić od waszego. To jest obrazek ukradziony z internetu, mam nadzieję, że żaden z was nie jest jego autorem. To jest ktoś, kto... To jest moje wyobrażenie właśnie dewelopera. Ja mam, tutaj jest dymek, który autor zawarł, ale ja mam taką własną wersję rozszerzoną tego tekstu. Mianowicie, dawno się nie widzieliśmy, tutaj dodaję, bo przez ostatnie 3 lata nie wyszedłem za swojego biurka. Olu. Tak? I wiemy, że deweloperzy mają bardzo często tak skonstruowane swoje środowisko, zwłaszcza freelancerzy, którzy pracują w domu, i odruszają się z niego tylko do toalety i do łóżka, tak? Ja byłem tak przez 4 lata, się do tego przyznaję i wiele was się do tego nie przyzna, ale ja wiem, że tak jest w większości przypadków. Obejrzę tylko twojego changeloga. Nie wiem, changelog dla mnie zawsze był tematem tabu, bo ja wiem, jak changelogi powstają. Otóż w moim przypadku powstają następująco. Biorę projekt, a dokładnie jego log z SVN albo Gita, zależy nam od tego, co jest. I wyrzucam najpierw wszystkie wpisy, które zaczynają się poprawka. Potem biorę te wszystkie, które pozostały i wrzucam do Worda.
W Wordzie jest, nie wiem czy wiecie, od wersji 9.7 jest taka funkcja streszczenie. To robi nam streszczenie tego całego tekstu. Wybieram tylko te zdania, które zostają w formie bez okoliczników zdań i z tego powstaje changelog. Mam wrażenie, że większość changelogów w taki sposób powstaje, bo jak czasami czytam changelogi różnych projektów, to mam wrażenie, że ludzie nawet nie przeczytali tego, co przed chwilą sami napisali. I pójdziemy na kawę. I tutaj muszę skłonić ukłon do ludzi, którzy mają iPhone'a i ogólnie Mac i są zakochani w Apple'u, bo moja wersja brzmi następująco. I pójdziemy do drugiego pokoju na kawę, gdyż właśnie przez Wi-Fi włączyłem ekspres do kawy. Ukłon w stronę iPhone'owców, którzy lubią mieć wszystko pod jednym kliknięciem w swoim iPhone'ie. Jak PHP-owcy wyglądają w świecie? To jest temat dla PHP-owców bardzo zły. Z tego względu, że obracam się w świecie ludzi, którzy robią duże rzeczy w ASP.NET-cie i w Javie. Znam, jak chyba każdy z nas, z ludzi, którzy współpracują z Microsoftem i wiedzą, jak wyglądają duże korporacje i jakie jest patrzenie na PHP. Ogólnie Microsoft zresztą zmienia nasze patrzenie na środowisko PHP i wychodzą nam do przodu. Ale ogólnie rzecz biorąc mniemanie o programistach PHP jest bardzo niskie, tak? Z tego względu, że przez długi okres czasu nie mieliśmy w ogóle czegoś takiego jak obiekt, tak? Pracowaliśmy na strukturach i to bardzo ciężko wyglądało. I Liga PHP wydaje mi się, że w jakiś sposób będzie chciała to zmienić, tak? Nie odpowiadam tylko za to ja, tylko różni ludzie. Ale mam nadzieję, że oprócz nas również się do tego wszystkiego przyłożycie, po prostu biorąc udział w tym wszystkim. W celu takim, żeby po prostu PHP urósł w oczach, tak? Jesteśmy chyba pierwszym polskim projektem, który wyszedł z konkursem ciągłym, tak? Nie jednostkowym. I to jest bardzo ciężkie przedsięwzięcie, wiemy, i mam nadzieję, że z waszą pomocą dojdzie to do skutku. Okej, gwóźdź programu. Sama Liga PHP. Jak będzie skonstruowana, jakie będzie miała zasady, jak ogólnie będzie wszystko przebiegało. Jaka jest podstawowa idea? Idea jest podstawowa taka. Będziemy pisali daną klasę rozwiązującą konkretny problem w bardzo ograniczonym środowisku. Nie tylko jeżeli chodzi o pamięć i procesor, ale również rzeczy, które możemy wykorzystać. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy nie budowali rzeczy w taki sposób, jaki znamy, używając komponentów Zenda, Symfony, z czegokolwiek, tylko żebyśmy pewne rzeczy pomyśleli, w jaki sposób można skonstruować, dzięki temu właśnie rozwijając samych siebie, tak? Patrząc na najlepsze rozwiązania i dochodząc do pewnych konsensusów, a przy okazji mamy nadzieję, że rozwiąże się odwieczny problem stwierdzenia, że jeden komponent jest lepszy nad drugim i może ktoś wreszcie zacznie po prostu robić testy wydajnościowe na zasadzie takiej, jak przedstawiamy w lidze. A chcemy przedstawić to w następujący sposób. Wygrywa ten, którego iloczyn czasu wykonywania danego zadania i pamięci, jaką zeżre, będzie oczywiście najmniejsza, tak? Czyli liczy się przede wszystkim najszybsze wykonanie i najmniejsze zużycie zasobów. Organizacji. To jest duże słowo, bo to jest projekt, który ma ruszyć, ale ogólna zasada jest taka, że chcemy podzielić to cały rok, bo ma być konkursem ciągłym, cały rok na 4 edycje. W każdej edycji będą 3 etapy jednomiesięczne, tak? I w każdym etapie będą 3 zadania, tak żeby wyszło mniej więcej 8-9 dni na jedno zadanie, czyli będziemy mieli tydzień. Wiem, że wszyscy właściwie tutaj pracują jako deweloperzy i mam nadzieję, że w ciągu tygodnia znajdzie się te pół godziny po południu czy w ciągu dnia, żebyście mogli sprawdzić, co już zostało zrobione i napisać własne rozwiązania na pewne rzeczy. Kolejne zgłoszeń nie będzie się liczyć? Jeszcze raz? Nie, nie, nigdy się nie będzie się liczyła kolejne zgłoszenie, liczy się po prostu najszybszy program, tak? Regulamin. Nie chciałem go zawrzeć tutaj, byłby bardzo nieczytelny, jest QR code i skrócona wersja. Ogólnie rzecz biorąc na liga.php.pl w najbliższym czasie pojawi się również normalna wersja HTML-owa tego wszystkiego, to jest skrót do Google Docs. Tu są mniej więcej opisane te rzeczy, o których ja dzisiaj mówię, w sposób bardziej sformalizowany. Okej. Okay. Dużo osób pytało o część warsztatową i część merytoryczną. Właściwie merytoryczna została w jakimś tam stopniu zakończona. Teraz chciałbym przejść po prostu do samego zadania. Zadanie
Ja nazwałem je zerowe. Jest bardzo, bardzo, bardzo proste. Z tego względu, że mamy bardzo mało czasu i chciałbym, żebyście mieli możliwość szybkiego napisania to na swoich laptopach. Zadanie polega na zbudowaniu klasy obsługującej silnie i 2 N. O ile obliczenie jest banalne, o tyle skonstruowanie klasy w taki sposób, żeby dawała sobie radę z dużą, bardzo dużą ilością danych i nie obciążała procesora, tak jest bardzo skomplikowane. Wymaga kaszowania i to inteligentnego kaszowania. Dużo takich pozycji się pojawia u nas w systemach, tak? Chcemy wyświetlać listy, pojawia się jakiś cache. Chcemy wyświetlać jakieś rozliczenia, pojawia się cache. Chcemy wyświetlać jakąś stronę HTML, pojawia się cache. I za każdym razem zastanawiamy się nad tym jednostkowo, a tutaj w tym zadaniu chciałbym, żeby było poruszone skalowanie. Ja zaraz to jeszcze włączę, zostawię to na tle, a póki co przejdę do samego środowiska. Środowisko wygląda w następujący sposób. Oj, tu mi się strasznie przeskalowało. Nie widać wszystkiego niestety. Po lewej stronie macie edytor napisany, wykorzystaliśmy jakiś jQuery element. Musicie po prostu wypełnić funkcję ciałami. Jak klikniecie sobie w sprawdź, wykonuje się unit test na tych wszystkich rzeczy i pojawiają się tam po prawej stronie wyniki. Ja przepraszam, ale nie jestem w stanie tego pokazać w tej chwili, bo po prostu wycina. Przepraszam, jest scroll na dole. Pokazuje się poprawnie lub błędnie, pokazuje się czas wykonania, liczniki wykonania funkcji różnych, jakie sobie skonstruujecie, wszystkie są tutaj wykrywane i wypisywane i jaką zużyliście pamięć. Zero to jest kwestia tego, że w zerowej sekundzie, którą w kwancie zerowym czasu jest takie zużycie, jeżeli wasz skrypt będzie działał dłużej, to pojawią się odpowiednie wpisy poniżej. Widzę, że już dużo osób odpaliło. Mamy taką tablicę. Będziemy mogli sobie zobaczyć, jak wszyscy przebiegają. Nie wiem, ile osób pracuje z komputerami, bo widzę tutaj kilkanaście osób. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Ja w tej chwili już właściwie... Nie, to jest zadanie zerowe do pokazania dla nas. Ono jest specjalnie bardzo proste. Zadania ogólnie będą znacznie trudniejsze. Ono jest specjalnie proste, bo mamy tylko pół godziny, tak? Tak, tak, to jest wszystko dopiero zaczęcie. Zaczynamy. Okej, jest pierwsza osoba, która widzę już wykonała jakiś kod. W taki sposób on wygląda. Widzę, że silnia już jest napisana. Dopełnienie już mniej. W związku z tym, że widzę, że nie ma jakichś specjalnych pytań, ja pozwolicie sobie po prostu ściągnę kolcze, które mam na sobie. Z tego względu, że tak jak Erik na pierwszym wykładzie mówił, że lepsze są dowolne zabezpieczenia niż żadne, to dzisiaj stwierdziłem, że wystąpię w kolczudze, bo nie wiedziałem, jaka będzie reakcja deweloperów na moje porównanie między PHP a innym. Tak naprawdę to było po to, żebym po prostu się nie ruszał, bo ja mam tendencję do biegania w tej sprawie. Jak czyścisz, żeby wiesz, nie wiem, zaległy test, to jest już odsłaniać, jak to
Środowisko jest zahurtowane. Czyli jeżeli zamknie się sesja, dostanę wyniki i całe środowisko usuwa się. Padło Wi-Fi teraz, tak? Za chwileczkę, mam nadzieję, Wi-Fi się z powrotem pojawi, bo chwilę chyba padło coś. Z tego, co mi tutaj właśnie już zaniesiono, mamy małe problemy techniczne z tego względu, że router, nie wiemy dlaczego, się po prostu wyłącza co chwilę.
I wiemy, że to jest wina Eriza, który miał pierwszy ten, bo chciał zainstalować PC Dumpa i chyba jednak coś się tam stało z tym routerem. Zaczynają się już pojawiać, widzę wyniki fajne. Tu osoba KK już zaczęła, widzę, robić i dostaje. Nie wiem, co masz na myśli. Wydaje mi się, że nie powinieneś mieć takich danych. Na przykład przy silni z tego względu, że musisz wiedzieć, jak zachowywać się na minus 6, bo nigdy nie wiesz, jaki użytkownik chce się wpisać. Nie, no to może być podane minus 100 tysiąc, tak? Mhm. Chodzi o to, żeby było podane. Bo teraz nie wiesz, czy masz pisać, czy... Okej, to zależy od zadania, nie? Ale to jest właśnie, jak duże dane będą, jak duże będzie wynik. Tak? Jeżeli będzie miała zależność, to na pewno będą podane. W tym zadaniu wydaje mi się, że to jest zupełnie bez sensu podawać dane. Na przykład... Przy silni, tak? Jesteś w stanie policzyć silni dla 100 i dla miliona. No tak, ale to jest właśnie kwestia zadania, tak? Przeskalowanie tego wszystkiego i przeliczenie tego wszystkiego. Na początku podałem dane przykładowe, one są właśnie tutaj wiążące. Może masz rację, żeby podać górne ograniczenie, żeby nie liczyć dla 2000, ale z drugiej strony aplikacja, którą piszesz, powinna być tak zastosowana, żeby była w stanie zrobić cokolwiek, tak? W tym momencie 200. No właśnie zawsze w tych zadania powinny być podane zdefiniowane dane wyjściowe, tak samo jak myślisz w programie, że są zdefiniowane w jakiś sposób dane wyjściowe. Tak? Nie masz. Nie masz. Użytkownicy wpisają identyczne rzeczy. Pod numery telefonu potrafią wpisać PESEL. Możesz takie wprowadzić i sprawdzić, czy przejdzie się wszystkie unit testy. A czy te unit testy są jedyne testy, które będą wykonywane? W sensie... Zawsze, unit testy zawsze będą publiczne. Unit testy zawsze będą publiczne, oprócz ostatniej paczki, proszę, to nie widać. Jak wejdziesz sobie w konsolę, są dwie ostatnie paczki, one są niejawne po to, żeby ktoś nie pisał typu, wiesz, return 4, tak? Bo akurat taka jest odpowiedź. Już to mówiłem, jest cecha rootowane środowisko. Cecha rootowana. Część root, tak? Zmieniam na folder, w którym rzucam właściwie tylko wasze rozwiązanie, ewentualnie pliki z danymi. Odpalam PHP z zewnątrz, tak? Także on, jemu się wydaje, że jest w rootie, ale nie widzi nic więcej, tak? Jest przetestowane, że część rootowania na PHP jest w miarę bezpieczna. Są sposoby, ale mam nadzieję, że nikt nie będzie specjalnie pisał tak dużego exploita, żeby wywalić ligę. Tak? To już pierwsza osoba, która ma fulla, ewentualnie optymalizacja. 83 tysięczne, to jest bardzo dobry wynik. Czas liczy dla... Czas jest... Ogólnie paczki są zrobione w taki sposób, że zgodnie z moim matematykiem rębowskim czas wykonania każdego z paczek danych, zostało to przeliczone, powinien być taki sam. Jeżeli jest mówione o liczeniu wprost, a to, jaką decyzję podejmiemy o kaszowaniu, może tylko przyspieszyć. Bo tak przy okazji z paczki danych są robione z matematykiem po to, żeby losowość ich była tak dobrana, żeby nie było jakichś niuansów, bo potem są problemy, wiadomo. Jeszcze wzory widzę, że są potrzebne. Proszę bardzo.
Chodź, nie ubieraj, jesteś za duży. Zostało nam jeszcze 10 minut, czyli mniej więcej za 5 minut będę chciał zamknąć i mniej więcej pokazać te najlepsze rozwiązania. Tak, będzie to zamieszczone na liga.php.pl. Tam jest w tej chwili strona w budowie po prostu, ale w tym tygodniu zostanie wszystko ruszone, tak? Ja nie zdążyłem po prostu przed samą PHP-konem uruchomić tego wszystkiego na środowisku. Tutaj ktoś wcześniej zapytał się o to, co robimy, kiedy skrypt się nie wykonuje. W związku z tym, że to jest cecha rootowane środowisko, jeżeli jest po prostu błąd po stronie serwera, czy na przykład zrobiliście tak, jak tutaj kolega zapomniał po prostu disa dopisać, tak użył silnia bez disa, to dostaniecie po prostu błąd 500 w waszej przeglądarce, tak, na tym Ajaxowym requestie, bo cecha rootowane środowisko po prostu się zamknęło bez wyniku, tak, i on nie był w stanie wyświetlić wyniku. Bo rozwiążemy to w jakiś sposób jeszcze, ale ogólnie cecha rootowana środowisko, kiedy rzuca fatalem, po prostu się zamyka samo. Tak, czyli rozrutujemy jeszcze raz router, tak? Bo on widzę, że działa przez 5-10 minut i potem już... Okej, to szybki reset zrobimy. Tak, oczywiście. O, widzę trzy osoby. Już są, widzę lepsze wyniki. Mamy, widzę dwa dobre wyniki, jeden taki troszeczkę gorszy. Tutaj widzę konkurujący z sobą Wojtek, nie wiem, kto to jest, i KK. Zobaczymy, kto ostatecznie wygra. Ja tak już pokazuję zaraz. Spodziewałem się, że będą takie straszne szmery, ale widzę, że wszyscy skupieni w miarę na tym, co się dzieje. Albo po prostu jestem nudny. Widzę, tu pojawiają się osoby, które nawet na komórkach chodzą, więc jest chyba ciekawy temat w miarę. Tylko szybko podglądnę. Pojawiła się, widzę, kolejna osoba, Artur. I kolejne optymalizacje. O, Di Matteo, bardzo ładny wynik, 66 tysięcznych. Mogę wiedzieć, która to jest osoba? Super. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy... Powiedziałem, że... Jak jest mniejszy wynik? Nie rozumiem. W ogóle cię nie ma tej liście? Właśnie się zdziwiłem, bo ogólnie rzecz biorąc, no, transakcje działają, niemożliwe jest nawet przerwanie połączenia z cokolwiek zrobienia. Okej, okay. Sprawdźmy, jak to wygląda. Bushman.pl wpisał dane. Ewentualnie wybrał defaultowo jakąś tam swoją rzecz. Ja nie będę się wypowiadał, nie będę robił kontrowersji tej sztucznej. Di Matteo, nie wiem, która to jest osoba, chciałbym zobaczyć ją chociaż chwilkę, a już pokazywałeś się. Tak, empty, można było użyć isset, który jest stosunkowo szybszy. Ale nie robisz rekurencji, tak. Jesteś znacznie większy pamięciowo, zauważ. Tak, o tam kilkadziesiąt, kilkaset nawet bajtów, bo nie wykonujesz rekurencji, gdzie... chyba? O, jest okej. No i dopełnienie to jest prosty wzór, tak? Dopełnienie to już jest bardziej w formie testu niż sprawdzenia. Okej.
Bakus, kolega mój z firmy. Tak podpowiem tylko, że moi współpracownicy dowiedzieli się o zadaniu właściwie na prelekcji, więc wygląda to w taki sposób. Widzę, że stosował po prostu cash i set zastosował, tak? Mimo tego, że troszeczkę wolniej wyszło, ale jest rekurencyjnie, stąd prawdopodobnie różnica czasowa. Q, nie wiem, co jest Q. Właściwie podobne rozwiązanie, tak? Okej. Okay. Z tego, co widzę, to wszyscy zastosowali po prostu cache taki prosty na tablicy i setowania. To jest, widzę, prosty wzór, ale tu już widzę po czasie, że to już jest kwestia tego, że tu już kolejne rozwiązania też będą właściwie bez cache'u, tylko samo liczące silnie. Okej. Okay. Jaki wniosek z tego mamy? Dlatego mówiłem, że już się nam kończy czas i będę rozłączał Wi-Fi. Po 15 sekundach odłączyłem. Aha. Nie wiem dlaczego. W każdym bądź razie, no to jak widać, że tu już jest pewna granica. Jakie wnioski możemy wysnuć z tego? Nie powiedziałbym, że wszyscy myślą tak samo. Znaczy zasugerowałeś w tym momencie, że zwykły cache, nawet tablica powiedziałeś. Mhm. I już widziałem już po wynikach, że tak ludzie robią. Tak, no i później wszyscy bo to samo już zrobili. Memoryzacja. A ten case za bardzo nie przyświeci tej tego czasu, tak naprawdę. Takiego wniosku właściwie szukałem. Chyba jest bardzo mała różnica cache'u z właściwie dwóch powodów, tak? Pierwsze jest takie, że i set i empty mimo wszystko, że sprawdzają tablicę, ale właściwie nimi musimy sprawdzić, jest stosunkowo wolne. Wiemy, że PHP działa na właściwie referencjach w tablicy, są nieskończone i zawsze się dobudowują referencyjnie, więc wyszukiwanie po całej pamięci takich rzeczy jest stosunkowo wolne, tak? Więc jeżeli nie mamy pewności, że coś jest, to jest trudne. Ja bardziej się spodziewałem, że ktoś na początku wygeneruje sobie tablicę i będzie korzystał z indeksów prostych, które są stosunkowo szybsze niż dobudowanie tablicy losowo. To przyspiesza właściwie o połowę, tak? Ja uzyskałem najmniejszy wynik 30 tysięcznych właśnie w taki sposób. Tutaj ktoś skomentował, że właściwie mamy takie same wyniki. Ja bym powiedział, że nie jest tak do końca, że mamy te same. Z tego względu, że w środku bardzo ważna była kolejność warunków. Jeżeli pierwszy zastosujemy warunek na to, że i jest mniejsze, a jest mniejsze od zera, tak, to będzie najszybsze. Tak? Jeżeli wyrzucimy to jako pierwsze, z tego względu, że wykonujemy rekurencję i to jest jeden z najczęstszych sytuacji, gdy wywala, tak? Najlepiej jest sprawdzić ten minus jeden na samym końcu, tak? Tam ktoś... A jak na przykład robić coś takiego, na przykład podstawiasz jakieś nieprawidłowe dane, to na przykład podajesz tam stringa, albo jakieś dane, takie naprawdę mocno duże, które powinny przypełnić pamięć, czy ktoś to obsługuje, to dopiero wtedy naprawdę to jest widać, czy ktoś pomyślał o wszystkim, czy nie o wszystkim? Tutaj były generowane paczki, znaczy powiem tak, nie mieliśmy serwera tutaj jakiegoś specjalnie dużego. Wykonywanie testu na laptopie, bo to wszystko się działo na moim laptopie, byłoby bardzo skomplikowane na przykład dla silnic 200, tak? Ona się wykonuje na dwugigowym procesorze około 16 sekund. Jeżeli byśmy wszyscy próbowali jakąś silnię obliczyć, to byśmy po prostu nie dali rady. Stąd tak małe w tym momencie liczby. A ogólnie to jest zadanie testowe, tak? Chciałem was tym zachęcić, żeby zobaczyć, jakie są porównania. Wszyscy myślimy podobnie, ale jednak te szczegóły wszystkie są bardzo ważne, tak? Kolejność warunków i zastosowanie empty i set, cache'u takiego tablicy i tych rzeczy. Tak, to jest bardzo dobra uwaga na przyszłe zadania, żeby jednak dawać jeden, chociaż taką... test, który będzie bardzo mocno obciążeniowy. Ja się jeszcze nie zgodzę z tym, że w cache nic nie da. Po tych wynikach to tak wygląda, ale to dlatego, że takie były testy. Gdyby zrobić test, który najpierw pyta o jakąś dużą liczbę, wtedy pewnie w tym cache'u się już znajdą na przykład 200 albo 100, wtedy w tym cache'u znajdą się już wszystkie... W każdej paczce pierwszą liczbę było 10. I połowa liczby była poniżej 10. To dokładnie tak, jeżeli my znamy testy, no to de facto się robi switch case'a, tak?
Tak, ale nie znacie danych testowych następnych. Właśnie nie. No powiedziałeś, żeby na początku wygenerować dane. A ty ile on wygenerował? 300? Bo nie wiem, jaki jest zestaw danych. No właśnie, bo nie dałeś ograniczeń na dane. Ludzie dobrze... Nie wiem teraz pretensji, żeby mi coś, co spełniało przypadek testowy, bo już wygrał mi dane, bo spełnia przypadek testowy. Nie, ja już się wcześniej przyznałem do błędu, że nie powiedziałem tego, żeby starać się nie robić switch case'a. Tak, bo chcemy w miarę to policzyć. Ale